Siemano, jestem Romanek, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj oczywiście jesteśmy na GeForce Kinsie i jak już mówiłem, będziemy sobie testować nowe skrzyneczki. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie skrzynkę CZ-ki. Będziemy sobie otwierać po dwie skrzynki, bo mamy lekko ponad 300 zł dzisiaj, trochę gorzej, ale CZ-ki są po 12 zł, więc też są tanie, więc mam nadzieję, że zarobimy sobie coś na tej skrzyneczce po prostu, no bo no, co tu dużo mówić, no. CZ-ki jakoś nie są, nie wiem, dość często graną bronią, ale teraz może będzie profit już na tej Wiktorii. No nie, Wiktoria ma sama w sobie zysk, ale ta druga CZ-ka niestety, no, nie miała. Ale czekajcie, czy jest ta Kielich? Jest ta Kielich, która może być bardzo droga. Aha, Emerald, że ja trafiłem na 0,05, czekajcie. Który to jest stan tej CZ-ki? Ja w to nie wierzę teraz. Co tu się stało, widzowie? Ta CZ-ka jest Factor New i ona jest po... w jakimś sta... w sensie ile procent na nią? Factor New 0,13%. 0,13%. Co jest? Nie wiem. Dobra. Już jest na plus w tym odcinku, więc śmiesznie w sumie. Dobra, jeszcze... To teraz każde otwarcie skrzynki, to nieważne co wyleci, tak będę na plus w dzisiejszym odcinku, więc... No kurde, odcinek mogę powiedzieć, że się udał. Okej, CZ-ka Red Astor, ona też chyba w Star Treku może być coś warta. Nie, 7 zł tylko, dobra, to niestety nie. Ale lecimy sobie dalej. No i szybko przelecimy sobie te wszystkie skrzyneczki, oczywiście pójdziemy sobie na kontrakt i zakończymy to upgraderem. Z nadzieją, że no zakończymy na czymś dobrym, skoro ta CZ-ka Red Quartz już nam wyleciała. No to musi coś dobrego dzisiaj jeszcze polecieć, no to nie ma co, widzowie. Dobra, lecimy sobie, 126 zł na koncie, oj, Yellow Jacket w Star Treku? No to też może być coś warte chyba. No 30 zł, to akurat w gorszym stanie chyba było. No Factor New byłoby lepsze. Ale znowu na 1% coś siadło. To będzie strata, bo to są słabe CZ-ki. Jeszcze 4 razy chyba otworzę tą skrzynkę, tak mi się wydaje, coś się zacięło. Dobra, otwieramy sobie. Animacje mi z tamtej skrzynki zjadło, więc nie wiem totalnie co tam wyleciał, ale mamy znowu Yellow Jacketa w Star Treku. I to jest oczywiście Filtested znowu, otwieramy po raz kolejny. 25-16, starczy nam na jeszcze jedno otwarcie. Emerald, no szkoda, że nie Emerald Quartz, ale 37 zł, no może być, może być. Dobra, otwieram sobie po raz kolejny. I zobaczymy sobie, co tam za dwie CZ-ki nam wyleciały, akurat jak mi zacięło. Idziemy sobie na ekwipunek może. Czy tutaj coś dobrego poleciało? Chyba to są Yellow Jacket i ten Polimer. Nie wiem co tam wyleciało, ale chyba nic drugiego, więc idziemy sobie na kontrakt. Dobra, robimy sobie te kontrakciki, mamy 26 CZ-ek, więc to będą 3 kontrakty. Pierwszy kontrakt za 23 zł, zobaczymy sobie co nam wyleci z tego, 27? No czyli na plus, to fajnie, fajnie. Kurde, to CZ-ka Emerald Quartz, no szkoda ją przepalać, no ale będę musiał, no. Mówiłem, że zrobię kontrakt z niej, to zrobię. Dobra, i przepalamy teraz tą CZ-kę. Mieliśmy 200 zł na plus jesteśmy, no chyba, że po tym... upgrade'zie właśnie się cofniemy do tego co było na początku. Otworzymy sobie jeszcze może 10% knife trochę dzisiaj w tym odcinku. Albo po jednej sobie jeszcze pootwierałem, może akurat nam wyleci nóż. I na tym zakończymy dzisiejszy film. No już myślałem, że leci Bowie Case Hardened, no ale niestety nie tym razem. Wrzucimy sobie zaraz wszystkie te skinki, które tutaj wylecą, czyli te Sand Dash'e. Dobra, lecimy z kolejną skrzyneczką. Zobaczymy sobie co nam tym razem wyleci, to jest oczywiście MP9 Sand Dash. Otwieramy kolejną skrzyneczkę, to jest pewnie MP9, chociaż może, no nie, MP9. Po raz kolejny wyleci nam MP9 chyba teraz, no tak mi się wydaje, no nic innego tutaj nie przewiduję. No i ostatni raz teraz nam wyleci MP9, więc tak to kończymy ten odcinek dzisiaj. No MP9, no już myślałem, że doleci do Huntsmana, ale jednak nie. Więc jeszcze mamy 35 zł, więc kowercika sobie zarzucimy. Oczywiście o ile kowercik nam się załaduje, kowercik się nam załadował. Więc otwieramy jeszcze kowercika, a co nam wylatuje z kowercika? Bloodsport. Więc idziemy sobie na kontrakt ze wszystkim, co tutaj mamy. Trochę tego jest. 10 zł.
Aha, bo to takie danie jest, bo to jest skirt. 966, to idziemy jeszcze na upgrader na sam koniec. No i ja wam widzowie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że to siądzie. No i do usłyszenia już w jutrzejszym filmie. Siemano.